Witam wszystkich bardzo ciepło, bardzo serdecznie, moi drodzy. Mariancello z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film. Film, na którym to zgodnie z obietnicą udostępniam swoją kolejną partię z naszego grupowego turnieju. Przypominam, gramy tempem klasycznym, 30 minut na zawodnika, więc tego czasu troszeczkę tutaj, troszeczkę jest. Jesteśmy po rundzie czwartej, a ja tę partię rozegrałem w dniu wczorajszym. No i może nie tyle, że chcę się nią pochwalić, co po prostu podzielić się z wami jej przebiegiem. Posiadam tutaj bierki koloru białego i decyduje się rozpocząć tę partię ruchem E4. Na co mój rywal odpowiada E6. Widzę, że będzie grany Francuz, więc ucieszyłem się tak w głębi duszy grając D4. Padło D5, postanowiłem wymienić się, bije D. Mamy wariant wymienny w obronie francuskiej. No i w tym momencie gram gońcem na D3. Gońcem na D3, aby nie wpuścić wrogiego gońca tak szybko tutaj na F5. Ze strony przeciwnika skoczek F6, ja skoczek F3, goniec C7, roszada po obu stronach. No i w tym momencie gram wieżą na A1, gdzie wieża już zajmuje kontrolę nad linią E. Wieża A1, myślę, że bardzo aktywny ruch. No i teraz mój przeciwnik, jego posunięcie. Goniec chodzi na G4, związując skoczka. Takie trochę parszywe związanie, postanowiłem to wyjaśnić right away, grając H3, kopnięcie gońca, natomiast czarne nie odpuszczają. Gońcem odchodzą na H5, ciągle jest związanie. Mój hetman no nie może odejść tak naprawdę z tych dwóch pól, bo to poleci i będzie tutaj skutkowało zepsuciem struktury pionowej przy królu. Bardzo chcę zagrać koniem z B na D2, chociaż jeżeli zrobię to od razu, no to mój goniec będzie cierpiał tutaj na poważną klaustrofobię. Dlatego też najpierw zdecydowałem się rozwinąć gońca na F4, skąd zajął on już bardzo aktywną pozycję. W razie kopania oczywiście będziemy tutaj się chować na H2, skąd będzie po cichutku kontrolował tę przekątną. No i teraz oczywiście planuję skoczkiem z B na D2 wejść za momencik. Jakich ruchów się spodziewać ze strony rywala teraz? No, ciężko powiedzieć. Warto było pomyśleć o rozwoju oczywiście ostatniej lekkiej figury, wedle mojej skromnej opinii. Natomiast przeciwnik zagrał C6, tak naprawdę wzmocnił tutaj protekcję pola D5, przy okazji zrobił miejsce dla hetmana, tak? Hetman będzie mógł na któryś z tych pól tutaj wskoczyć w każdym momencie dowolnym. No i teraz mamy wcześniej przeze mnie planowany ruch, skoczek z B na D2. Teraz już się fajnie broni, hetman może oczywiście już fruwać po szachownicy bez obawy, że poleci punkt F3. Skoczek z B na D7 ze strony przeciwnika, ja C3 również robię miejsce dla hetmana, aby wszedł na B3. Mamy wieża E8 ze strony mojego przeciwnika, no również chcę aktywować te swoje wieże powolutku, pomalutku. No i teraz najlepszym ruchem w pozycji było hetman B3 z atakiem na piona na B7, natomiast ja zagrałem taką małą niedokładność, wieżę na C1. Miałem to taki koncept w głowie, aby tutaj otworzyć pozycję, pchnąć C4 po wymianach. No ta wieża względnie aktywna była, nie ma to tamto. Natomiast mój przeciwnik mnie wyprzedził i zagrał hetmanem na B6. No jest atak na B2, coś trzeba z tym fantem zrobić. Powiem tylko tyle, nawet pchnięcie tutaj na B3, myślałem o tym początkowo, ale chyba nie jest najlepszym pomysłem, ze względu na to, że goniec wdziera się na A3. No i przed chwilą nieaktywny goniec tutaj, można powiedzieć, że jest bardzo aktywną figurą, atakuje mnie wieżę, no i musiałbym znowu dziś wykonywać ruchy wieżą, strata temp. Dlatego też postanowiłem zaproponować wymianę hetmanów. Hetman B3 w razie bicia. Oczywiście musiałbym raczej odbić to pionem z A na B3. Dlaczego? Jeżeli odbiłbym to skoczkiem, oczywiście to są spekulacje, ale jeżeli zabiłbym to skoczkiem, no to mamy goniec bije F3, no i mamy taką brzydką pozycję przy królu. Co prawda to można przyłatać gońcem, ale nie chciałem tutaj żadnych tutaj ubytków w mojej strukturze pionowej, tym bardziej przy królu. Natomiast rywal nie huknął na B3 hetmana, tylko zagrał skoczkiem na F8. Skoczek prawdopodobnie zmierza na pole E6, aby zaatakować mojego gońca. No stąd skoczek na pewno będzie bardziej aktywny niż był tutaj na D7. Ja na razie z tym fantem nic nie robię. Zagrałem po prostu skoczkiem na E5 do centrum. Nie ma obaw, że tutaj coś poleci. Hetmana już nie ma na D1, więc nie ma również i związania. Skoczek no jest mocną figurą, bardzo aktywną. No i można powiedzieć, że kontroluje wiele istotnych pól w obozie rywala. Nie tak łatwo go kopnąć, więc zainstalowany skoczek tutaj to myślę dobry pomysł. Może skoczkiem z D nawet na F3 później zagrać, wzmocnić go jeszcze. Takie koncepty w mojej głowie pojawiały się po cichutku. Rozmawiając do siebie, tłumaczyłem sobie te wszystkie
wszystkie warianty, które mogłyby się tutaj wydarzyć, które mogłyby tu mieć miejsce. No mój przeciwnik, tak jak mówiłem, skoczek e6. Atakowany jest goniec, na szczęście zauważyłem to, odchodząc tym gońcem na h2, aż tutaj. Przytulił się goniec do króla, teraz mają wesoło, mogą sobie pogadać, pośmiać się, popowiadać małe dowcipy. W każdym układzie goniec wciąż kontroluje tę przekątną w sposób, no myślę, wyśmienity. No i teraz mamy wieża z a na d8 ze strony przeciwnika, co komputer uważa za taką małą niedokładność. Chociaż myślę, że ten ruch no, nie jest najgorszy. W każdym układzie nie jest też najlepszy, bo wieża strzela w pionach, z którym tak naprawdę nic nie można zrobić. No ale może tutaj po pchaniu c5 jakieś wymiany wtedy nabrałaby siły, nie wiadomo. Co było lepsze wedle silnika? Po prostu c5 już. C5 już i tak naprawdę mógłbym to zlać i teraz można to odbić, moi drodzy, skoczkiem. I są założone widły, tak, na hetmana i gońca, chociaż teraz mógłbym zabić, nastąpiłoby odbicie, odszedłbym gońcem. No i jest taka sytuacja, taka pozycja. Jak ją ocenicie? No ciężko coś powiedzieć. Tutaj brzydkie struktury pionowe pojawiały się u czarnych. Biały stoi delikatnie lepiej, chociaż mamy po dwa gońce, więc tutaj atutów z żadnej strony tak naprawdę jakichś wielkich nie ma. To spekulacje. Bo tutaj zostało zagrane wieża, moi drodzy, AD8. No i teraz jestem na posunięciu. Co zagrałem? W tym momencie pchnąłem, moi drodzy, G4. Nie spodobało mi się to, że ten goniec kontrolował tę przekątną w sposób bardzo aktywny. Nie mogłem tutaj nic robić z wieżami, nawet ich zdwoić na E, więc postanowiłem to wyjaśnić. Pchnąłem G4. Oczywiście w grę wchodziły jakieś niby poświęcenia, ale to by była pomyłka, więc raczej tym gońcem trzeba odejść na G6, co tak naprawdę umożliwia mi zlanie tego gońca z taką słodką taktyką. Zaraz wam pokażę, o co chodziło. Goniec zabił w partii na G6, H odbiło na G6 i teraz pytanie do was, jak ugrać piona, moi drodzy. Zadanie taktyczne, takie małe zadanie taktyczne. Można ugrać piona tutaj w ciekawy sposób. Jak to zrobić? Oczywiście skoczek bije, moi drodzy, G6. W razie odbicia skoczka lejemy tutaj wieżą na E6, mamy piona, a przy okazji osłabiona jest pozycja przy królu i wieża bardzo fajnie tutaj weszła na E6, gdzie zaraz oczywiście wieża scena A1 i dominacja po linii E. Natomiast zanim zdecydowałem się to zrobić po zabiciu, moi drodzy, na G3, na G6, przepraszam, to postanowiłem wymienić hetmany i dopiero uderzyć skoczkiem w G6. Hetman bije B6, nastąpi odbicie, oczywiście nie ma innej opcji, a bije B6 i teraz skoczek zabił G6. Skoczek zabił G6, pod atakiem jest goniec, można by to było zabić, chociaż pokazywałem wam, co by się stało. Mój przeciwnik raczej tak przytomnie odszedł gońcem na D6, proponując wymiany gońców. No i tak naprawdę mogłem na to przystać, po prostu zabić po odbiciu wieżą na D6, wrócić skoczkiem na E6, mając tego piona. Natomiast tutaj zdecydowałem się od razu zagrać skoczkiem na E5 z powrotem. Ja chciałem zachować jeszcze gońca na jakiś tam moment, może jeszcze się przyda, nie wiadomo. W sumie bardzo fajnie stoi na tej przekątnej, więc postanowiłem wycofać od razu skoczka na E5. Ciężko powiedzieć, co było lepsze. Czy zabicie i dopiero skoczek, czy od razu skoczek. Partia jest kontynuowana. Skoczek wchodzi na G5. Moi drodzy, kawaleria przechodzi do ataku. Będzie grała tutaj główne skrzypce. Zobaczycie w tej partii skoczek G5. Gdzie ten skoczek zmierza? No ewidentnie chce mi huknąć H3, więc król G2, prosta obrona. Wieża E6, będzie zdwajanie wież na E. Ja skoczkiem, moi drodzy, z D na F3, proponując wymianę skoczków. Jeżeli nastąpiłaby wymiana skoczków, skoczek bije F3, skoczek bije F3, nawet goniec bije H2, to mogę to odbić bezpośrednio. Mogę też wtrącić, moi drodzy, wieża bije E6. Wieża bije E6, komputer pokazuje ciekawą kontynuację, nawet z gońcem na F4 teraz. Goniec F4, mógłbym wrócić wieżą, po zabiciach mamy taką pozycję. No lepiej stoją już, jakby nie było białe, ze względu na to, że tutaj są zdwojone piony, no i mam tego piona do przodu na skrzydle królewskim. To są spekulacje, wracamy szybciutko do partii, po tym ruchu skoczek z D na F6, F3, przepraszam, mylą mi się teraz pola, już nie kolory, tylko pola. Zagranie skoczkiem z G na E4 ze strony rywala. Ja mam tutaj zainstalowanego fajnie, aktywnie na E5, to mój rywal mówi, ja sobie zainstaluję skoczka na E4. Okej, spoko, ten punkt jest tutaj pod atakiem, będą wchodziły możliwości zagrania skoczkiem tutaj. W każdym momencie trzeba mieć to na uwadze. Natomiast ja tutaj ciekawy ruch, wedle mojej skromnej opinii oczywiście ciekawy ruch, z tego pola E5 skoczkiem wycofałem się na D3. Chcę wymienić tutaj gońce i dopiero później zainstalować któregoś ze skoczków tam na E5. Trochę spóźniona ta wymiana gońców. Mogłem jednak tak z perspektywy czasu patrząc zrobić to wcześniej. Nastąpiło oczywiście, goniec bije H2, odbiłem królem.
Mogłem to odbić skoczkiem, bez obaw żadnych, tak na dobrą sprawę. Natomiast odbiłem to królem, nie wiem co mną wtedy kierowało, jakieś mroczne siły. No i zdwojenie wież na E. Wróciłem królem, czyli takie dwa tempa królem wykonane. Skoczek, moi drodzy, odszedł na D7 tutaj. Prawdopodobnie będzie albo pchanie, moi drodzy, albo ten skoczek wróci po prostu tutaj z propozycją jakichś ciekawych wymian. Tutaj, co ja mówię? Boże, ja już nie kontaktuję. No jak tutaj? Podpiona? No, ciekawy ruch byłby, na pewno. Mógłbym wtedy sobie ugrać figurę. Ciężko powiedzieć, co kierowało rywalem, kiedy zagrał tym skoczkiem na D7. Być może kolejne ruchy to wyjaśnią. Ja teraz przechodzę do ataku. Mój skoczek na F4, moi drodzy, z atakiem na wieżę. Tak naprawdę, jeżeli chce mój przeciwnik mieć zdwojone wieże, no to jedyne odejście to wieża E7. No i mam teraz ruch wieża E1. Przepraszam, E2. Będę zdwajał również wieżę na linię. Dlaczego moja wieża ma być tutaj martwa, strzelać swojego piona, skoro może oddziaływać tutaj z drugą na kolumnie E? Mamy pchnięcie na G6, prawdopodobnie będzie król tutaj grany na G7, być może wieża przerzucana na H8, kto wie. No ja kontynuuję wcześniejszy plan, zdwajam wieżę na E, no mamy króla na G7, tak jak mówiłem, pchnąłem H4, dlaczego? Pchnąłem H4 ze względu na to, że nawet w przyszłości chcę tutaj zagrać G5, osłabić kompletnie pole F6, aby tutaj żadna figura nie mogła pojawić się u czarnych. Mój przeciwnik tym skoczkiem, aha, jednak tutaj był plan, aby zagrać tym skoczkiem na F6. No okej, tutaj wzmocnił pozycję, można powiedzieć, że tutaj przypieczętował to wszystko, tego skoczka w centrum, którego ruszyć na razie nie mogę, on jest untouchable. Natomiast mogę zagrać po prostu G5, to co planowałem, i ten skoczek musi niestety to pole opuścić. Można tym skoczkiem było zagrać na wiele pól, natomiast mój rywal wszedł tutaj na G4. No ciekawie, chociaż warto mieć na uwadze, że ten skoczek nie ma protekcji. Co prawda podchodzi do niego tutaj nie mogę, jeżeli podszedłbym do niego tutaj, no to leci tutaj, moi drodzy, z szachem, leci F2, więc na razie tego zagrać nie mogę. Co zagrałem zatem? Zagrałem skoczkiem, moi drodzy, te skoczki widzicie co tutaj czynią, cały czas są przegrupowywane w centrum. Zagrałem skoczkiem na D3, aby tutaj dodać protekcję dla tego piona. Oczywiście początkowo myślałem o zagraniu tutaj, aby upolować skoczka, no bo zwróćcie uwagę, skoczek nie ma tak naprawdę legalnych odejść, wszędzie kontroluje, wszystkie te pola kontroluje mój pion, jeden bądź też drugi. Natomiast zwróciłem uwagę, że nawet po takim, załóżmy, byle jakim ruchu, no załóżmy, że to będzie ruch, no nie wiem, król F8, zagranie skoczkiem na H3, no nie jest dobrym pomysłem, już tutaj dostaję gorszą pozycję, no bo skoczek, moi drodzy, mógłby zabić nawet tutaj, z E bije na F2, No i jest problem. Nawet jeżeli odbiłbym to skoczkiem na F2, no to mamy, moi drodzy, wymiany wież, tak? Wieża bije E2, wieża bije E2, wieża bije E2. No i nawet po odbiciu tego jest taka pozycja, tak? Wieża na dwa skoczki. Wieża na dwa skoczki plus wiszące punkty tutaj na skrzydle hetmańskim, więc słaby temat dla mnie. No i zdałem sobie sprawę, że nie mogę tym królem tutaj zagrozić dla skoczka. Coś innego będę musiał wymyślić. A mój rywal zagrał wieżą na A8. Trochę puste, trochę słabe, no bo ja oczywiście piona mogę pchnąć po prostu na A3 i co? Nic nie ma. Wrócił wieżą na E8, trochę taka strata tempa, jakby nie było. Ja natomiast tym skoczkiem z F przeszedłem tutaj do ofensywy. Można powiedzieć, że na E5 z powrotem zainstalowałem któregoś ze skoczków, no tutaj jednak skoczki czują się wyśmienicie, tak? Nie do kopnięcia, oczywiście w grę za bardzo F6 nie wchodzi, tak? Bo tutaj się wszystko leje, jest otwierane. No i teraz czarne na posunięciu. Czarne zdecydowały się zabić tego skoczka. Przy okazji oczywiście grając tym skoczkiem groziłem zabiciem tutaj, więc tu tak naprawdę wielu opcji nie ma. Nastąpiły forsowne wymiany. Skoczek bije E5, skoczek bije E5, powtarzam się, nie? To dwa ruchy takie były. No i teraz mamy wieża na H8. Tą wieżą próbuję na różnych skrzydłach. Tu na hetmańskim, teraz na królewskim. No jest pion, który jest słaby. Należy go jakoś obronić. Zdecydowałem się zagrać wieżą na H1. Wszystko gram, moi drodzy. Natomiast mój rywal zwrócił uwagę, że może tego piona ugrać przy pomocy swojego skoczka. Pierwszy ruch ku temu, pierwszy tak naprawdę krok, to jest skoczek D6. No i chyba nie zwęszyłem tutaj, że grozi skoczek F5. Nie wiem dlaczego, bo tutaj, co ja mogłem tutaj zagrać? Nawet król G3 w tym momencie, nawet po szachu miałbym takie wejście. Teraz to jest dostatecznie bronione, tak? Tak na dobrą sprawę. W każdym układzie nieco inaczej tutaj zagrałem, bo zagrałem A4.
Zagrałem A4, aby nie było pchnięć. Być może w przyszłości chcę zagrać też B4. Tutaj jakoś te pionki podwindować do góry. Taki też troszeczkę pusty ruch. Patrzę teraz na to z perspektywy czasu. No i mój rywal agresywnie już skoczkiem na F5. No i pozycja się równa. Miałem przewagę. Teraz już jest tak blisko zeru. No wisi punkt H4 i tego punktu niestety obronić nie można, moi drodzy. Królem podejście tutaj nie wchodzi w grę, bo już pod szach tutaj niestety nie można nim grać, bo nawet tracimy piona mimo wszystko, więc mając świadomość, że ten pion jest stracony, postanowiłem zagrać ostro na F4. Protekcję dla tego piona mimo wszystko chcę tutaj zapewnić, ruszyć, wykorzystać tego piona z F, podwindować go do góry, no i tutaj obronić skoczka. Ktoś tam napisał wczoraj podczas partii, że ten skoczek ma tutaj ochronę niczym prezydent, bądź też papież na, nie wiem, na jakiejś tam wizycie w jakimś państwie. No, ma protekcję fakt faktem bardzo solidną. Natomiast ja tracę piona. Można to było zabić skoczkiem, moi drodzy. Skoczek bije H4 z szachem. Wtedy, no nie wiem, król F2 załóżmy. No i można było co teraz grać? Wieża chociażby H7, być może takie możliwości. Natomiast mój przeciwnik zabił to po prostu skoczkiem, gdzie to wyjaśniłem momentalnie, odbijając wieżę na H4 i teraz skoczek H4 z szachem. Król G3, znowu powtórzony szach. Król F3, znowu powtórzony szach. No mój rywal ewidentnie manifestuje to, że pasowałby mu remis, jakieś powtarzanie pozycji, natomiast nic mu tutaj nie dam. Mam, moi drodzy, już co prawda mniejszą przewagę niż miałem, ale mój skoczek jest aktywniejszy niż jego, tak mi się przynajmniej wydaje. A kolejna sprawa jest taka, że on ma tutaj zdwojone piony, co może być w końcówce słabością. Chciałem to ugrać do końca. No i zobaczcie, jaki partia miała dalej przebieg. Odszedłem królem na F3, znowu mamy szach, a skoczek znowu na F5, król na D3. No i teraz koniec szachów, koniec tutaj, moi drodzy, nękania mojego króla. Król został przerzucony całkowicie tutaj na pole D3 z tej pozycji, z tej tutaj strefy. No szachów już nie ma, natomiast można skoczkiem, który ruch już z kolei skoczkiem, nie wiem, czwarty, piąty, skoczek G3 z atakiem na wieżę. No ja tą wieżę postanowiłem odejść, ale nie pasywnie, tylko aktywnie, grając nią na H2, przejmując kontrolę nad linią H. No i teraz tak naprawdę skoczek już, no już tak naprawdę nic nie ma, no bo gdzie mógłby zagrać tutaj? Jeżeli zagrałby skoczek tutaj na F1 z atakiem na wieżę, to ja to widziałem. Wieża G2, moi drodzy, i podchodzenie do skoczka i skoczek jest upolowany, więc to byłby spory błąd. No ale mój przeciwnik przytomnie tutaj na H5 skoczkiem, co prawda na bandę, ale przytkał możliwości im aktywnej gry tą wieżą. No, można powiedzieć, zalaminował się tutaj na tym skrzydle królewskim. No i co dalej grać? No pozycja jest lepsza nieco dla białego, ale to nie jest tak łatwo zrealizować przewagę. Ja tam tutaj poszukałem kilka minut, co grać, co tutaj, w jakim tutaj kierunku się udać. No i postanowiłem pchnąć piona na F5. Myślę, że to jest dobry ruch, tak teraz patrzę, że komputer chwali te posunięcie. Oczywiście bicie tutaj, no to jest strata skoczka, więc bicie w grę nie wchodzi. A ja za moment planuję zagrać F5, zyskać przestrzeń, czymś grozić, nawet jakimiś widłami, więc coś trzeba z tym zrobić. Rywal przytomnie odszedł wieżą na C7, chociaż odejście na C7 czy najlepsze, no nie wiem, może tą wieżą należało odejść na E8 po prostu. Natomiast wieża C7, no nie wiem, pchnięcia będą pionów, to chyba kierowało moim rywalem w tym wypadku, kiedy zagrał tą wieżą na C7, takie koncepty. No i oczywiście gram na F6, pion F6 jest szach, król odchodzi na F8, no i już jestem powolutku zadowolony ze swojej pozycji, bo stoję lepiej. Jego król jest taki mało aktywny, no jego skoczek, który na bandzie tutaj pełni rolę taką, pełni rolę pasywną bardzo, on przytyka tak naprawdę kolumnę H dla mojej wieży. No i teraz zdecydowałem się zagrać coś konkretnego. B4. B4, wiedząc, że będzie zaraz pchane C5. Natomiast mój rywal i tak C5 pchnął. D biło C5, B biło C5 i B biło C5. Taki mały grill, biły się litery kolejny raz. I teraz tak naprawdę ucieszyłem się ze względu na to, że mój przeciwnik nie może bić C5. Jeżeli zabiłby C5, to oczywiście wchodzą widły, wygrywam wieżę, dlatego też ten pion został tutaj na C5 na razie nie do ruszenia, moi drodzy. Natomiast przeciwnik odchodzi królem, no i teraz już nie będzie widełek, grozi zabiciem na C5. Podszedłem królem oczywiście, broniąc piona i grożąc zabiciem D5. Pozycja jest już o wiele, wiele lepsza. Zwróćmy uwagę na aktywność króli. W końcówkach jest to bardzo istotny aspekt. Jego król wyłączony z gry, mój król tutaj zamienił się w wojownika. Jeszcze niedawno dziecko w pieleszach, a teraz wojownik, moi drodzy, przypominający tego z 300 Spartan. W każdym układzie ten pion wisi. Coś trzeba z tym zrobić, a jak mój przeciwnik chce się z tym uporać? Oczywiście skoczek F4 z protekcją, tutaj wszystko się broni.
Natomiast ja tutaj nie spoczywam na laurach i gram wieża B2. Wieża B2, co wedle komputera jest niedokładnością, bo lepsze podobno było zagranie na C6. Lepsze było zagranie na C6. No dobra, w każdym układzie wracamy do mojej partii, do przebiegu. Zagrałem wieżą na B2. Będę groził biciami tutaj, w razie kiedy wieża opuściłaby te pole tutaj C7. No myślę, że tutaj wieża odgrywa istotną rolę. Dlaczego to niedokładność? Nie do końca rozumiem. No okej. Widzę, że teraz grozi tak naprawdę szach. No ale ten szach to nie strach, no bo skoczek E6 szachuje i tak naprawdę tutaj też spędziłem chyba ze 2 czy 3 minutki kalkulując, czy mogę bić piona na D5. Po biciu na D5 oczywiście wieża C5 szach, chociaż wtedy król do góry. No i tak naprawdę nic przeciwnik nie ma, mój król coraz aktywniejszy, przy okazji wisi punkt B7. No i tak było w partii, zabiłem król na D5, wieża zabiła C5 szach, król do góry na D6 i tak naprawdę wisi ten punkt, tak? Jak go obronić? Co robić? Mój przeciwnik zagrał wieża bije C3, co tak naprawdę już mi daje ciekawe możliwości taktyczne, które w partii przeoczyłem. Proponowany jest przez silnik skoczek bije F7 w tym momencie. Król bije F7, no i co my tu mamy, moi drodzy? No i teraz wejście z szachem, tak naprawdę. I odbicie skoczka. To był najlepszy ruch pozycji, ciekawa taktyka swoją drogą. Natomiast ja zabiłem punkt B7. Co mój przeciwnik mógł innego zagrać niż tutaj lać na C3? No lanie na C3 nie było złym pomysłem. Mógł wieżą zagrać na A5, grożąc zabiciem tego piona tutaj. Ale zabicie tego na C3 też nie jest tutaj tak naprawdę karygodne. Nie jest tutaj pomyłką żadną. Odbiłem oczywiście piona na B7, to co chciałem zrobić wcześniej, omijając taktykę ze skoczkiem bijącym na F7, niestety. No i mamy wieża, moi drodzy, C8. Wieża C8, co przegrywa partię, tutaj jest siatka matowa. Co innego jeszcze można było grać? Można było po prostu zabić skoczkiem na G5. Ja mam świadomość, że po zabiciu skoczkiem na G5 ja mam A5 i pion będzie szedł, tak? To jest i tak wygrana pozycja tak naprawdę dla białego, chociaż jeszcze walczyłby czarne. Na pewno. Ale tutaj zostało zagrane wieża C8, co jest słabe. Bardzo słabe, bo ja oczywiście biję na F7, biję wieżą na F7. Czy coś było tutaj lepszego wedle komputera? Nie, no skoczek bije F7 też był ciekawy ruch, chociaż wieża bije F7, lepsze posunięcie. Dopiero teraz rywal zabił na G5, ale to już jest trochę późno, bo mamy wtrąconego szacha. Wieża szachuje z G7, król musi odejść na H8 bądź też na F8, no ale w każdym układzie, czy odszedłby tu, czy tu. Kolejny ruch to nie hetman, tylko skoczek bijący G6 jest szach. Mamy mat w 5, moi drodzy. Wiadomo, jeżeli król pójdzie na E8, tak naprawdę jedyna opcja, to mamy wieża E7 szach. Tutaj tak naprawdę wrócić nie można. Trzeba tym królom udawać się na D8. No i mamy nawet F7 tutaj pchnięcie. No pozycja jest już kompletnie przegrana, tak? Załamała się pozycja czarnych. W każdym układzie nie było lekko. No tutaj przeciwnik stawiał się, tutaj zapierał się, bardzo waleczny. Musiałem się trochę pogłowić, aby tu w końcówce jakoś tą przewagę swoją zrealizować. No myślę, że pomogła mi ta aktywność mojego króla i wbicie tego piona tutaj na F6. To był chyba taki kluczowy moment. Chociaż tam komputer pokazywał, że już wcześniej miałem nieco przewagę. No dobra, kolejna partia to była z rundy czwartej. Po weekendzie tak naprawdę gramy kolejne rundy, czyli rundę piątą, więc spodziewajcie się dopiero wtedy jakiegoś odzewu ode mnie. Troszeczkę sobie odpocznę, dałem ostatnio po robocie, tych filmów wrzuciłem dosyć sporo. Mam nadzieję, że tutaj jesteście z tego faktu zadowoleni. No i co, moi drodzy, witamy powolutku weekend, miłego weekendu dla wszystkich, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.